W dzisiejszym filmie rozpoczynamy drugi sezon miniserii, w której muszę przeżyć 100 dni na świecie Minecraft Hardcore, będąc zmiennokształtnym. Każdego dnia mogę się stać innym mobem i jest to totalnie randomowe. Mogę być małym kurczakiem albo potężnym wardenem i wszystko zależy od mojego szczęścia. Zachęcam cię do obejrzenia pierwszego sezonu, a link masz w opisie filmu. To już ostatnia prosta do miliona subów, więc jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam cię do zostawienia suba na kanale. Zrób to teraz, a na pewno nie pożałujesz. Czy uda mi się przeżyć 100 dni na tym świecie? Przekonajmy się! Na pierwszy ogień idzie wiedźma. Aktualnie mamy dzień 0, a przed nami jest wioska. Tutaj macie seed. I lećmy obrabować wioskę. I może przy okazji się nie zabijajmy, co? Najpierw jednak przydałoby się zebrać trochę drewna, a następnie zrobić crafting i drewniany kilof, w którym możemy wydobyć kamień, a następnie zrobić kamienny kilof i wydobyć więcej kamienia. Przy okazji mamy też węgiel. Teraz możemy stworzyć pozostałe narzędzia, tym naszą kamienną motykę, którą możemy pozbierać hejbale znajdujące się w wiosce. Przy okazji zabierzemy ze sobą stacje robocze, które mogą nam się na później przydać. Przy okazji ogarniemy sobie troszeczkę wełny i zrobimy łóżko. Wygląda na to, że wszyscy villagerzy utknęli w tej zagrodzie. Z tego co widzę, mamy też Librariana, który ma fortunę 2. Stwórzmy sobie trochę chlebów i na razie nie musimy się przejmować naszym jedzeniem. Za to pogodą już troszeczkę bardziej. Pozbądźmy się tego Iron Golema. I z żelaza zróbmy sobie wiaderko. Przyda się, jeżeli trafi się jakiś wodny mob. Musimy chronić naszych villagerów. Do domu! Wszyscy chować się do domu, ale już! Dobra, mamy tutaj trójkę villagerów. Albo i nawet czwórkę. Możemy przy okazji zapolować sobie na creepery, bo gunpowder zawsze się przyda. Moby chyba jednak domyśliły się, że nie jestem prawdziwą wiedźmą. Odejdź! Odejdź! Myślę, że żeby mieć spokój od tego deszczu, pójdziemy spać i wtedy zmienimy się w nowego moba. Co to będzie? Jeszcze nie wiem, ale w razie czego jestem przy wodzie. A, nie, czekaj, nie do wody, nie do wody. Jestem Blaze'em. W takim razie zbieramy nasze łóżko i musimy znaleźć lava pula, bo fajnie byłoby dostać się do netheru, będąc latającym, odpornym na ogień mobem. Jedyny problem jest taki, że wszędzie dookoła mamy ocean. Chyba będziemy musieli zejść pod ziemię. Mamy tutaj bardzo ładne jeziorko lawy, które możemy przerobić sobie na nasz portal. Żebym ja tylko pamiętał, jak to zrobić. Wydaje mi się, że robię to dobrze. Chyba to mamy. Odłożymy sobie tutaj część naszych rzeczy, zwyczajnie nie będą one mi potrzebne. Teraz tylko mam problem, ponieważ nie mogę zapalić... Nie, mogę zapalić portal! Jestem Blaze'em! Aha! W takim razie lecimy sprawdzić Nether. Resp taki średni. Na całe szczęście możemy latać. A jako, że nie wrzuciłem sobie tutaj żadnych shaderów, mam problem, ponieważ mamy wszędzie dookoła mgłę. I znalezienie twierdzy będzie o wiele trudniejsze. Chyba jednak wgram sobie jakieś shadery. Myślę, że komplementary shaders będą do tego najlepsze. Przy okazji gra będzie wyglądała o wiele ładniej. I żebym nie zapomniał, musimy zapisać sobie kordy naszego portalu. Z tego co widzę, twierdzę mamy pod samym nosem. Pamiętajcie, widzowie, hashtag ustawiony seed. Musimy jak najszybciej znaleźć spawner blaze'ów. Mamy skrzyneczkę, a w niej nic ciekawego. I kolejną, w której mamy dwie sztabki złota i siodełko. Mamy 5 diamentów. W takim razie jeszcze tylko spawner blaze'ów, którego na razie nie mogę znaleźć, ale przynajmniej mogę pokonać tego blaze'a i zdobyć pierwszą pałeczkę. A nie, przepraszam, spawner mamy przed nosem. W takim razie pora na małe polowanie. I muszę tylko pilnować czasu, by przypadkiem nie zmienić się w innego moba w netherze. 15 będzie mi musiało wystarczyć. Chociaż nie powiedziałbym, że jest to jakaś mała liczba. I padł mi kamienny miecz. Spróbujmy przy okazji zdobyć magma cream. Będzie na potki odporności na ogień. Rzućmy naszym piglinom zdobyte złoto. I kto wie, może uda się wyhandlować enderperły z tych 6 sztabek? Co? Okej, dobra. Gdybym nie miał tego nagranego, nigdy bym w to nie uwierzył. Ale z 6 sztabek udało się wyhandlować 2 enderperły. Przy okazji mamy tutaj endermana, więc może uda się zdobyć kolejną enderperłę. Niestety nie. Zbierzmy trochę bone bloków, zawsze mogą się do czegoś przydać. I mam bardzo mało czasu, więc muszę szybko wracać do naszego portalu. Na całe szczęście jest bardzo niedaleko. Przy okazji dzięki shaderom widzę dokładnie, co znajduje się w naszej jaskini. Pozbądźmy się naszego kamiennego kilofa i stwórzmy nowy.
diamentowy. Mamy jeszcze kilka chwil, więc zbierzmy tyle żelaza, ile tylko się uda. Myślę, że ten domek posłuży nam za tymczasową bazę, a zaraz wstaje kolejny dzień. Jestem ciekaw, jakim mobem będę tym razem. Aha, jestem delfinem. To w takim razie to wiaderko wody bardzo mi się przyda. Czym byśmy się mogli zająć, skoro muszę być w wodzie? Może szukaniem Strongholda? Co prawda mam tylko dwie enderperły, ale przynajmniej będziemy znali kierunek naszej podróży. Choć zanim to, z przyjemnością przepaliłbym sobie całe zdobyte żelazo. Chyba nie mogę wyjść z domu. Przypomina mi się 100 dni bycia rybą. Jesteśmy w zasadzie na koordynatach 0-0, więc nie wiadomo, w którą stronę pokieruje nas oko. Niestety w stronę lądu. Okej. Mamy sporo żelaza, więc wreszcie możemy zrobić sobie żelazny armor. Zbyt wiele nie pomoże, ale zawsze to jakaś ochrona. Pozostałego żelaza robimy sobie zapalniczkę. Jako, że mamy dwa diamenty, mógłbym je wykorzystać albo do enchantu, albo do diamentowego miecza. Spróbujmy zdobyć lapis i trochę obsydianu. Mamy naprawdę spory podwodny cave i znaleźliśmy właśnie pierwszy naturalnie występujący diament. Chociaż nie mam fortuny. Wiecie co? Chyba go sobie na razie zostawię. I mamy kolejne diamenty. Dobra, muszę pamiętać, że ten cave najbliżej mojej bazy jest wypełniony diamentami. Mamy wrak statku, a to szansa na mapę skarbów. I przy okazji trochę gunpowdera, ewentualnie papieru i węgla. Niestety mapy skarbu tutaj nie ma. Wow, ile tu jest topielców! Ja tam się nie ładuję. Gdybym miał enchant Depthstridera na butach, mógłbym płynąć zdecydowanie szybciej. Ale niestety, no jeszcze nie mam. O nie, 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 do ciebie się hopie nie zbliżam. Mamy jeszcze niecałe 10 minut w tej postaci, by znaleźć obsydian. I niestety, za bardzo szczęścia do tego nie mam. Czy ja dobrze widzę, że ty masz muszelkę? Daj, daj muszelkę! O, dziękuję. Okej, mamy ruiny portalu, a to szansa na... obsydian oczywiście, chociaż kopanie pod wodą zajmie bardzo dużo czasu, ale mamy... Ej, całkiem fajną łopatę, złote jabłko, które może się przydać. I ewentualnie melon pod podki? Nie wiem, czy starczy mi czasu, żeby wykopać ten obsydian, ale nie mam wyboru. Wreszcie wykopałem obsydian i zajęło mi to chyba minutę? Czy zdążę? Czy zdążę? Czy zdążę? Czy zdążę? Czy zdążę? Jest! Halo? Zepsułeś wykopywanie obsydianu. Dobra, Minecraft miał jakiegoś turbo laga. Mamy 4 sztuki i jeszcze jakieś 2,5 do 3 minut, żeby wrócić do bazy. Możemy się zabudować, wylać oczywiście wodę i wyczekiwać zmiany w kolejnego moba. W międzyczasie stworzymy sobie enchant i kto wie, może trafi się coś fajnego. Jesteśmy kurczakiem. Czy to fajnie? No nie wiem, mam tylko 2 serduszka życia. Ale przynajmniej nie muszę się bać, że utopię się na lądzie. W takim razie spróbujmy zenchantować coś ciekawego na naszym diamentowym kilofie. Myślę, że to pora na małe handlowanie z villagerami. Będąc kurczakiem nie muszę się bać obrażeń od upadku. Dzień dobry, villagerzy. Kto będzie moim farmerem? Poproszę emeraldy. Czy udałoby nam się trafić książkę z Fortuną 3? Trzeba będzie to sprawdzić. Fortuna 3 za 17 emeraldów. Dobra, twórzmy jeszcze tak ze 2 bookshelfy, a enchant zrobimy sobie tutaj. Co trafimy na naszym kilofie? Unbreaking 1. Na całe szczęście mamy fortunę 3. Potrzebowałbym jeszcze trochę żelaza, żebyśmy mogli zrobić sobie kowadło i narzucić fortunę na nasz diamentowy kilof. Na całe szczęście mam już brewing stand. Teraz tylko przepalić 3 sztuki piasku. Chciałem powiedzieć, że zrobię sobie podkę oddychania pod wodą. Ale nie mam pufferfisha. Mam nadzieję, że wrzucenie fortuny 3 na diamentowy kilof nie będzie zbyt drogie, jako że jest to tylko jeden enchant. W takim razie zenchantujemy sobie naszą zbroję na jakiekolwiek enchanty, żebyśmy w ogóle jakkolwiek byli chronieni. Myślę, że prot 1 to i tak dobra opcja. Respiration 1, okej, to może się przydać. I projectile protection 2 też może się przydać. W takim razie chyba przyspieszę moją transformację i po prostu pójdę spać. Aha, czyli jestem... Elder Guardian... Halo, gdzie jestem? Jestem, tak. Jestem Elder Guardianem. W takim razie podki oddychania pod wodą nie będą nam potrzebne. Przydałoby się jakoś wyjść z naszej bazy. W takim razie wbijamy się pod wodę i zbieramy żelazo na nasze kowadło. Szkoda, że jako Elder Guardian nie mam tej umiejętności, tego takiego, wiecie, promienia. To by było fajne. Żelaza powinniśmy mieć już wystarczającą ilość. W takim razie wrzucamy nasze żelazo do przepalania i musimy pamiętać o uzupełnianiu tlenu. Tworzymy nasze kowadło i narzucamy sobie na nasz diamentowy kilo w książkę z Fortuny 3. A teraz wykorzystując to, że jestem Elder Guardianem i wrogie moby mnie nie biją oraz mogę oddychać pod wodą,
lecimy po wcześniej znalezione diamenty z naszym Kilofem z Fortuną 3. Tak, tak, bójcie się wielkiego Elder Guardiana, bójcie się. Mamy nasz diament, z którego wypadły nam dwa. A tu kolejne. I tym sposobem mamy 13 diamentów. Widzę kolejne diamenty. Mam wrażenie, że każdy z podwodnych mobów powinien pływać troszeczkę szybciej, nie uważacie? Mamy kolejny diament, a nawet i więcej niż jeden. Bardzo mnie to cieszy. Mamy łącznie 22 sztuki, to praktycznie tyle, ile potrzebujemy na cały diamentowy armor. Wystarczyłoby znaleźć jeszcze jedną rudę, ale niestety czasu mam coraz mniej i muszę wracać do bazy. Zahaczmy jeszcze o te ruiny portalu, może znajdziemy tutaj coś ciekawego. Dlaczego nie mogę otworzyć tej skrzyni? Halo? Okej, otworzyłem ją 20 razy. I znaleźliśmy mapę skarbów? Czemu ta... To jest zwykła... What? Tego to już totalnie nie rozumiem. To była mapa skarbów, która była pusta i zachowywała się jak zwyczajna mapa. Przez moją wielkość mam mały problem z dostaniem się do bazy. Brakuje nam jeszcze dwóch diamentów, by mieć diamentowy hełm. Ale jako, że na żelaznym mamy Respiration 1, nie będziemy na razie go zmieniać. Stał nowy dzień, a ja jestem tropikalną rybą. Skoro jesteśmy zwykłą małą rybką, na pewno nie będę robił niczego ryzykownego, bo mam tylko półtorej serduszka życia. Zawsze możemy spróbować zenchantować naszą zbroję. Zawsze to dodatkowa ochrona. Prot 1 na każdej z naszych części. Gdyby był po prostu dzień, moglibyśmy faktycznie udać się w małą podróż. W końcu przydałoby się znaleźć Stronghold. Myślę, że zrobimy sobie wędkę i troszeczkę połowimy. Czy wędka będzie działała, jeżeli będę stał pod wodą? I mamy Pufferfisha. A dzięki temu, że mamy też redstone, będziemy mieli 3 podki oddychania pod wodą na maksymalne wydłużenie. Dodatkowo przepalimy sobie kolejne 3 sztuki piasku i stworzymy sobie również podki odporności na ogień. Teraz grzecznie czekamy sobie na noc, żeby się przespać i zmienić w kolejnego moba. Przy okazji pominiemy ten paskudny deszcz. To chyba odpowiednia pora, by pójść spać. I jestem... lamą! Okej, będę miał dużo życia. I... będę mógł pluć. Najpierw przydałoby się zjeść trochę jedzonka i odnowić nasze życie. A skoro mamy również podki odporności na ogień, chyba wybierzemy się znowu do Netheru. Gdybym tylko pamiętał, który to był cave, to chyba było gdzieś tutaj. Rozstawimy trochę pochodni, by było tu nieco bezpieczniej i przy okazji zalejemy lawę, żeby do niej nie wpaść. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie wydobycie troszeczkę obsydianu i zbudowanie sobie portalu wyżej, żebyśmy za każdym razem nie musieli schodzić do tej niebezpiecznej jaskini. To wygląda naprawdę komicznie, jak samotna lama wędrowca, czy jak ona tam się nazywa, no Wandering Trader Lama, tak? Siedzi sobie w jaskini i wykopuje obsydian. Oczywiście nie możemy zapomnieć o zniszczeniu starego portalu, żebyśmy później nie wrócili tędy z Netheru. Teraz musimy tylko wydostać się na powierzchnię i stworzyć nowy portal w tym miejscu. Teraz go odpalamy i możemy wbić do Netheru. Nie spodziewałbym się, że stworzy nam się portal dosłownie zaraz obok tego. W sensie myślałem, że użyjemy dosłownie tego, ale stworzył nam się absolutnie nowy. Dobrą opcją byłoby znalezienie Warped Forest, byśmy mogli zapolować na Endermany. Niestety szkielet chce mi troszeczkę w tym przeszkodzić. Z tego co widzę, w tamtą stronę mamy Basal Deltas, a tam Crimson Forest. A tu atakuje mnie Ghast. Oznaczmy sobie trochę naszą drogę powrotną, żebyśmy się nie zgubili i spróbujmy pozbyć się tego Ghasta. Jestem morderczą lamą. Niestety tutaj również mamy Crimson Forest. W takim razie musimy wracać do portalu, bo zostało mi niewiele minut bycia lamą. Nie mogę wyjść z wody. Bardzo dziwne błędy są na tej wersji. I wychodzi na to, że dzień 7 spędzę jako krowa. No to skoro jestem krową, chyba wybierzemy się na poszukiwanie Strongholda. Nasze oko kierowało nas w tamtą stronę, czyli musimy udać się na zachód. W takim razie musimy znaleźć Strongholda. Wiem, to było suche, ale nie mogłem się powstrzymać. Czy ja dobrze widzę, że mamy tutaj kolejną wioskę? Absolutnie mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że mamy Blacksmitha. Mamy również całkiem sporą ilość hejbali. Lud taki średni, ale przynajmniej możemy stworzyć sobie żelazną motykę, dzięki której zbieranie hejbali będzie o wiele szybsze. I o ile się nie mylę, jest to domek Smithing Table'a. Znaczy domek w zasadzie nie Tool Smitha, ale możemy z nim znaleźć Smithing Table. Myślę, że to odpowiednia pora, by ponownie rzucić okiem. W dalszym ciągu kieruje nas w tamtą stronę. I mamy kolejną wioskę. Dosłownie po 400 kratkach? Ten świat jest wypełniony wioskami. Jeżeli uda mi się znaleźć... Wow, 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 szkielety! Jeżeli uda mi się znaleźć Stronghold z dwoma tylko oczami kresu, będę bardzo zadowolony. A tu kolejna muszelka. Dzień dobry. Dasz muszelkę?
Aha, dobra, odrobinę się zgubiłem, chyba ponownie rzucę okiem, bo nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobra, teraz ewidentnie mnie już zawraca. Tam mamy wioskę, w której dopiero co byliśmy. Stamtąd rzucałem oko, kierowało mnie tam, stamtąd kierowało mnie tu. Więc może gdzieś pomiędzy wioską a tamtym miejscem? Jeszcze nie, okej, bliżej wioski. Proszę, drobnie Ender Perły, co? Jest! Mamy to! Za niedługo wstaje kolejny dzień, nie wiem jakim mobem będę, ale muszę jeszcze na szybko zapolować na tego Endermana. I niestety tym razem bez Enderperły, ale mamy chyba jeszcze jedną szansę, a nawet dwie. Jest! Stał nowy dzień i jak... Czy... Halo? Aha! Okej, teraz jestem krową grzybową. Mamy tą samą ilość życia. W takim razie, skoro tam kierował nas tu, a tam kieruje nas tu, to Stronghold znajduje się dokładnie tutaj. Nie, żartowałem. Troszeczkę dalej. Tutaj. Aha! Twórzmy sobie drzwi i wkopmy się w dół. Stronghold jest dosłownie tu. Co? Tak wysoko? Wow, 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 wow. Nie. W takim razie znaleźliśmy Stronghold. Idzie zaskakująco łatwo, nieprawdaż? No właśnie, tego się boję. W takim razie teraz musimy znaleźć Portal Room. Kolejna nerperła, bardzo mnie to cieszy. Nie mogę jej zabrać, bo nie ma miejsca w ekwipunku. Halo, dobra. Mamy kolejną skrzynkę, więcej jabłek. Kolejna skrzynka i kolejna nerperła, let's go! Jednak znalezienie Portal Roomu będzie troszeczkę trudniejsze. Ale mamy skrzynkę, w której mamy name taga i sztabki złota oraz żelaza. Jest tutaj bardzo dużo mobów i absolutnie mi się to nie podoba. Na całe szczęście mam całkiem dobry armor z projectile protection. Słyszę Silverfisha, a mamy tutaj same ślepe zaułki. O co chodzi? Dobra, jest portal room tutaj! Gdzie jest moja zapalniczka? Sio, nie mamy żadnego oka w portalu, ale portal room został zlokalizowany. Tutaj mamy schody, jak ja mogłem tutaj trafić? Jak daleko byłem od miejsca, w którym się wkopałem? Aha, wystarczyło po prostu zejść tutaj w dół. Właśnie to jest szukanie portal roomu w Minecraft, co nie? Że załadujemy sobie te oczy, zapiszemy sobie kordy tego miejsca, następnie zalejemy sobie całą dostępną lawę i z wykopanego obsydianu zrobimy sobie tutaj portal. Dzięki czemu będziemy mieli szybszy transport do Strongholda i tym samym właśnie do Endu. Z przyjemnością zrobiłbym sobie główną bazę właśnie niedaleko Strongholda, żebym w ogóle nie musiał używać tego portalu do Netheru. Niestety, pamiętając co działo się, że tak powiem, w pierwszym sezonie, to przy każdej zmianie w moba, tak jakby Minecraft zapominał główny resp i zawsze wyrzucało mnie na World Spawna. Dlatego cieszę się, że na World Spawnie mamy właśnie wioskę i mamy tam naszą tymczasową, jak na razie, bazę. Cały obsydian wykopany i teraz możemy przygotować sobie nasz portal. Teraz spisujemy sobie kordy z Overworldu i wystarczy, że w Netherze dostaniemy się na odpowiednie koordynaty, żebyśmy mogli mieć fast travela właśnie przez Nether do naszego Strongholda. Teraz dobrze by było znaleźć jeszcze biblioteczkę. Nie mam niestety miejsca w ekwipunku, żeby zebrać sobie książki, ale może chociażby uda się znaleźć jakieś fajne, enchantowane książki. Niestety nie. I z tego co widzę, ta biblioteczka ma tylko jeden poziom, więc będzie nam służyła jako źródło książek. I z tego co widzę, mamy kolejną biblioteczkę w tym miejscu. Proszę, jakieś dobre enchanty. Dobra, chciałem się ucieszyć, ale w sumie nie masz czego. Sharpness 3 Frostwalker, no tak trochę... Xenbreaking, wydajność, to by były fajne enchanty, nie? To by były bardzo fajne enchanty. Mamy jeszcze kilka chwil, by wydostać się stąd, bo zaraz mogę się zmienić w kolejnego moba. Jeżeli będę zbyt duży, to mogę zwyczajnie się udusić. Na całe szczęście zdążyłem w ostatniej chwili. I jesteśmy... O! Żółwie. Na szczęście to nie jest jakiś duży mob. W ogóle żółw ma tyle serduszek życia? What? Na całe szczęście, będąc żółwiem, nie muszę się bać, co się ze mną dzieje. Ach, zapomniałem, co ten żółw robi na lądzie. Chodzenie żółwia po lądzie tak dokładnie wygląda. To jest 1:1, widzowie. 1:1. Normalnie. Ten żółw włączył tryb turbo normalnie. Gotta go fast, gotta go fast. Wróćmy więc do bazy. Będąc żółwiem, jesteśmy pod łódką. To wygląda, jakbym miał skrzydła. Teraz wbijamy się do Netheru. Wisimy w powietrzu z niewiadomych powodów.
i wydobywamy jeszcze 2 sztuki obsydianu. I musimy przekopać się 176 bloków w tą stronę. Bez wydajności może to potrwać wieczność, więc chyba wrócimy na szybko do bazy i spróbujemy zenchantować jakiś kilof na wydajność 3. Naprawdę nie wiem, dlaczego takie dziwne błędy się dzieją, że nie mogę normalnie zejść. Minecraft ma swoje humorki. Okej, mamy wydajność 3 i unbreaking 1. Mam nadzieję, że wystarczy mi to do wykopania mojego tunelu. Wydaje mi się, że te błędy to kwestia... dobra, mamy teraz tą prędkość, którą chciałem. Aha, i Basel Delta z otwarta przestrzeń. Wydaje mi się, że te błędy z poruszaniem się danym mobem wychodzą dlatego, że dany mob ma różne inne hitboxy niż gracz. A gra mimo wszystko tak jakby rozumie, że w dalszym ciągu jesteśmy zwykłym graczem zamiast właśnie danym mobem. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że czegoś takiego nie było na 1.17, a występuje to na 1.19. Portal mamy już połączony, wstał kolejny dzień, a ja zamieniłem się w slajma, także jestem slajmem. Nie tym najmniejszym, zdziebko większym. Mam chociaż 2 serduszka życia. To jest właśnie bardzo ciekawa funkcja tego modu na wersji 1.19, że w przypadku slajmów mamy chyba 4 warianty transformacji, czyli możemy być tym najmniejszym, tym troszeczkę większym, jeszcze większym i tym takim największym. Więc tak, trafił mi się właśnie taki średni. Naszym następnym zadaniem będzie chyba stworzenie łuku, żebyśmy mogli w razie czego rozwalić sobie wieżyczki, chociaż jeżeli trafiłaby mi się postać latająca, wtedy nie no, też potrzebowałbym łuku. Dobra, przy okazji mamy dużą ilość hejbali, którą możemy sobie wykorzystać, by wyhandlować emeraldy, tym samym wbijemy sobie troszeczkę levela i być może udałoby nam się ogarnąć książkę z unbreakingiem. Możemy zasadzić sobie troszeczkę sugarcane'a, którego znaleźliśmy wcześniej. I jako, że mamy złotą łopatę z wydajnością 5, ogarniemy sobie troszeczkę flintu. Oho, może być mały problem. Dopiero teraz zauważyłem, że mamy tutaj niedaleko Warped Forest, dosłownie w tą stronę. W takim razie polowanie na Endermany nie powinno być problemem, za to problemem jest wchodzenie po schodach. Ej, serio, mi się wydaje, że to się dzieje wtedy, kiedy ja używam portalu do Netheru. Miałem rację. Wyszedłem i wszedłem do świata i nagle w kuźwa wszystko działa. Okej, czyli jest to tylko i wyłącznie kwestia używania portalu do Netheru. Nie wiem dlaczego. W takim razie lećmy po książki. I padła mi siekiera. Ale przynajmniej zdobyłem całkiem sporą ilość książek. Przydałaby się nowa siekiera, a jako, że nie mam wystarczającej ilości żelaza, wydaje mi się, że zrobimy diamentową. Przy okazji możemy stworzyć sobie troszeczkę bookshelfów i dodać je do naszego enchant roomu. Dzięki temu mamy enchanty na poziomie 18. Okej, to już jest całkiem fajne. 28 poziom będzie wystarczający. Dzięki temu zdobędziemy wydajność 4 na chociażby naszej diamentowej siekierze. Przydałby się grindstone, dlatego też przepalimy troszeczkę kamienia, by go stworzyć. Grindstone'a podstawimy sobie tutaj. Wygląda na to, że mamy przed drzwiami creepera. Przekimajmy się i zobaczmy, jakim mobem będę tym razem. Okej, jestem zombie villagerem. W takim razie zamiast tylko i wyłącznie nabijać samego expa, po prostu polecimy do Netheru, by zapolować na endermany. Ledwo się mieszczę w tym korytarzu. Teraz musimy tylko dostać się w tamto miejsce. Przy okazji dostaliśmy achievement. Teraz tylko musimy zdobyć 6 enderpereł. Mamy jedną. Jest i druga. Wreszcie mamy 3 enderperły, ale czas mi ucieka. Potrzebuję jeszcze 3. Dopiero teraz zauważyłem, że mogę po prostu bić etki, nie wrzucając ich do łódki. Nawet jak je biję, po prostu jakby nie są agresywne, nawet jak się na nie patrzę. Mamy 4 enderperłę. Jest! Tak jest! Wydaje mi się, że 7 to w zupełności wystarczająca ilość. Z pewnością będziemy mogli odpalić portal i zmierzyć się ze smokiem. Pytanie tylko, jakim mobem będę następnego dnia i czy faktycznie będzie to taki mob, którym będę mógł się klepać właśnie ze smokiem. Mamy sporą ilość emeraldów, więc zamiast craftować strzały, możemy stworzyć sobie fletching table, udać się do jednego z naszych villagerów i zmienić go we fletchera. Nie! Zostaw mojego villagera! Panie Fletcher, już jest bezpiecznie. Nie umieraj, dobra? Zaraz wrócę. Może nie będę potworem, to wtedy będziemy handlować, okej? Okay? Jestem endermitem. Czy teraz mogę z tobą handlować? W takim razie wyhandlujmy strzały. Tyle powinno w zupełności wystarczyć. Jaką moc miał endermit? Aha. Teleportowanie się w randomowe miejsca. Wolę się nie teleportować, jakby mam złe wspomnienia z teleportowaniem się. Nie wiem, czy endermany nie będą automatycznie do mnie lecieć i mnie atakować, jako że jestem endermitem. Czy będą mnie traktować typowo jak gracz, że wiecie, neutralnie. Już endermana, tylko nie wiem, gdzie jest. Dzień dobry, panie enderman.
Czy pan będzie mnie atakował? Nie, nie atakuje mnie. Okej, czyli Enderman traktuje mnie normalnie jak gracza. Tarcie Endermit kontra Ender Dragon to by było śmieszne. Tylko kurczę, czy ja na pewno dam radę, ej? No wyobraźcie sobie, bija do Endu taki mały Endermitek i rozwala Ender Dragona. Ja to muszę zrobić. Odpalamy sobie w takim razie portal. Mamy trochę bloków w razie czego. Lecimy klepać się ze smokiem, będąc Endermitem. F3B oczywiście, czyli hitboxy. Co jest dziwne, jestem Endermitem i czemu ja mam takie hitboxy w ogóle? Aha, to dlatego Minecraft ma takie problemy. Ja mam dalej jakby hitboxy gracza i jesteśmy na głównej wyspie Endu. Jest tu dość jasno, bo mam komplementary shaders, ale spoko. Pora na zestrzeliwywanie wieżyczek. To może być dość trudne, patrząc na to, że jestem bardzo malutki. Kolejna wieżyczka padła. Czy trafię? Trafiłem! Kolejna z głowy. Ta również. Tak my się bawić nie będziemy. Ja mam tylko 4 serduszka. Muszę za wszelką cenę unikać oddechu smoka. Nie wiem czy... O, trafiłem! Miałem mówić, że nie wiem czy jestem w stanie trafić. Nie mogę się skupić na gadaniu, bo skupiam się dosłownie na walce, na przetrwaniu. Ale kolejne wieżyczki padają. Walczę Endermitem z Ender Dragonem. Boisz się przegrać z Endermitem, co? Bardzo dobrze, że się boisz przegrać z Endermitem. Mamy chyba jeszcze jedną wieżyczkę, która właśnie w tym momencie została rozwalona. To raczej nie wyjdzie. Nie jestem w stanie go w żaden sposób trafić. O dobra, mamy to. Okej. Let's go. Z tego co teraz zauważyłem, mam hitbox normalnie Endermita, czyli ten błąd, który się pojawił na początku, teraz już chyba... Tak jest, teraz normalnie jestem na jedną kratkę wysokości. Dobra, ten mod bardzo psuje się na 1.19, ale jeżeli ja faktycznie jestem na takim malutkim hitboxie, to mogę sobie wejść troszeczkę wyżej i normalnie klepać smoka w głowę. W takim razie smok nie ma najmniejszych szans. Tak jest. Wow, żebym był w stanie trafić go w ten mały punkcik i zadać mu najwięcej obrażeń, to by było super. Ja się seryjnie stresuję, widzowie. Mimo tego, że wiem, że raczej dam radę, ale po prostu boję się, że Minecraft zrobi mi psikusa. To może być ostatnia decydująca runda. Let's go! Mamy to! Tak jest! Tak jest! Moi drodzy, Endermit pokonał Ender Dragona. Jak niedorzecznie to brzmi, nie wiem, ale biorę sobie calusieńki exp. Calusieńki exp. W takim razie zabieramy ze sobą jajo smoka i wychodzimy z Endu. I tak jak mówiłem, jestem na World Spawnie. Co się dzieje z moim życiem? Halo? Dalej mam hitboxa teraz normalnego gracza. Znaczy normalnego gracza. Nie wiem, czy to poprzedniej postaci, czy o co to chodzi, ale to po chwili normalnie się jakby stabilizuje. I tylko dzięki temu byłem w stanie pokonać Ender Dragona, bo normalnie, no byłby problem. Endermit pokonał Ender Dragona, powtórzę to jeszcze raz. Jestem przeszczęśliwy, halo, normalnie, GG, na pełnej. A mamy dopiero dzień 12. Wydaje mi się, że wiem, w jaki sposób striggerować grę, żeby hitboxy były prawidłowe. Jedyne, co muszę zrobić, to otrzymać damage, ponieważ otrzymałem damage od oddechu smoka i wtedy właśnie wróciły te hitboxy do prawidłowego, że tak powiem, stanu rzeczy. Wydaje mi się, że jeżeli bym się na szybko przelogował, a w zasadzie wyszedł po prostu i wszedł do świata, również by się to naprawiło. Nie inaczej. Wystarczy wyjść i wejść do świata, wtedy hitboxy się naprawiają. Dobra, ważna lekcja na przyszłość i w sumie ważne info też dla was, gdybyście chcieli sobie zagrać na takiej właśnie modyfikacji. Wydaje mi się, że dobrą opcją będzie również odenchantowanie naszej zbroi i zenchantowanie jej właśnie na coś lepszego. Unbreaking jak najbardziej bym przyjął. Ewentualnie mamy tutaj wydajność. Wezmę. Cło? A, Fortuna 2 i Power 4. Nice. W sumie możemy zenchantować naszą siekierę. No i właśnie moglibyśmy również zenchantować nasz kilo. W tym bardziej, że mamy dostęp do fortuny od naszego villagera. Spróbujmy znaleźć Unbreaking 3. Na razie bez powodzenia. Unbreaking 3, mamy to. I Depstrider 3, no nie, no nie, no nie. To ja to bym musiałbym sobie narzucić na moje buty, żeby super szybko pływać, jak będę podwodnym mobem. Depstridera ogarniemy sobie później. Ja w to wierzę. Teraz Unbreaking najbardziej byłby mi potrzebny na elytrę. Chociaż może ewentualnie uda się zdobyć
pillagera z unbreakingiem? Zaraz wstaje nowy dzień, to może ja się lepiej przygotuję na przemianę, co? Moi drodzy, dnia 13 będę kotem. To jest odmiana... siamska? Chyba tak. To skoro jesteśmy kotełkiem, nie muszę się bać od... Proszę mnie zostawić. To skoro jesteśmy kotełkiem, możemy ruszać do Endu naleźć elytrę. Tu jeszcze leży trochę expa, całkiem sporo. Całe szczęście nasz portal nie znajduje się nad Voidem i musimy się tylko do niego podbudować. Teraz możemy sobie wejść do portalu, bo jesteśmy małym kotkiem. Swoją drogą ważna rzecz, musimy przerobić sobie te warp planksy na slaby, dzięki czemu będziemy mieli ich troszeczkę więcej. Kot szurający pupą... Endzie budujący most ze slabów. Tak, to jest kwintesencja modyfikacji Netdefy. I jesteśmy na wyspie. Teraz tylko faktycznie, żeby jakkolwiek trafiło mi się dobre Entity, ale takie Entity oczywiście ze statkiem, żebyśmy mieli dostępną elytrę. Widzę jakieś Entity, ale jeszcze nie wiem, czy jest tam statek. Niestety z tego, co widzę, statku nie ma i w ogóle jest to bardzo malutkie Entity. Tam nawet nie będzie żadnych skrzynek, ej. Wreszcie dotarliśmy pod pierwsze Entity. I teraz mam nadzieję, że uda się zapolować na Shulker Shell. Mamy dwie łuski, a to znaczy, że możemy stworzyć nasz pierwszy Shulker. Pytanie, czy będę w stanie gdzieś stąd dostrzec kolejne Entity, ale wydaje mi się, że nie. Endzie o tyle nie boję się być nawet wodnym mobem, że tutaj spokojnie mogę sobie wylać wodę, zwyczajnie uzupełnić tlen, tak? Więc tak naprawdę żaden z mobów, który by się tutaj pojawił, no raczej nie przeszkodzi mi w eksploracji Entity. Znaczy Endu. Entity. Endu. Tak. Endu. Aha! Jak to się nazywało? Łosoś? Łososiem jestem, tak. Jestem łososiem. Nie tego oczekiwałem, ale okej. Okay. Spoko. Mamy End Gateway, tam mógłbym po prostu wyjść zwyczajnie, ale no... Chciałbym znaleźć Entity, najlepiej takie ze statkiem, żeby faktycznie zdobyć elytrę i dalej progresować na tym świecie. Dlatego nawet będąc rybą, będę eksplorował. Ma się to doświadczenie, nie? Uźwa, przeżyłem 100 dni będąc rybą. Nie ze mną te numery, ej. Jedyny problem jest taki, że chyba nie mogę używać Ender Pearl, bo jeżeli jestem rybą i mam 1,5 serduszka życia i użyję Ender Pearl, to chyba zginę. Musiałbym mieć złote jabłka. I tak a propos ginę. Przydałoby się uzupełniać tlen, co nie? Najgorsze w byciu rybą jest budowanie z półbloków, bo nie mogę sobie po prostu uzupełnić tlenu w momencie, kiedy buduję z półbloków, więc muszę uzupełnić tlen, iść na most i dopiero wtedy budować. Czy istnieje na tym świecie Entity ze statkiem? Halo? Żebyście sobie nie myśleli, że ja po prostu przeczekuję bycie rybą. Nie, ja podróżuję już tak długo, że generalnie jeszcze trochę i zaraz wstanie kolejny dzień, nie? Tak, tak czasowo mniej więcej, nie? Żadnego Entity. Żadnego, żeby chociaż jakieś takie malutkie się znalazło, nie? Przebyłem już jakieś 3000 bloków w jedną stronę, 1500 w drugą i na razie Entity brak. Wreszcie, tak! Jest! Statek! 3500 bloków na koordynacie X i prawie 1500 na koordynacie Z. Nie wiem, na jakich dokładnie kortach byłem na samym początku naszej wędrówki, ale wreszcie widzę statek. Teraz tylko się tam dostać. W sumie zanim wykopię te wszystkie bloki i podbuduję się w ogóle do statku, zmienię się w inną postać i mam nadzieję, że będzie to albo postać z dużą ilością życia, albo latająca, cokolwiek byleby nie ryba. Tak blisko, tak daleko, ale to Entity jest wielkie. Halo? Czemu mi się kolory... Jestem Wardenem. Jestem Wardenem, co nie? Po co mi to w Endzie teraz? Ale dobra, przynajmniej będę miał dużo życia. Okej, dobra, nie marudź, Liaj. Masz dużo życia, chciałeś dużo życia, masz dużo życia. Ja wiem dlaczego. Ej, a czy to nie jest tak, że jak jestem Wardenem i bym wyłączył shadery? Co? Aha! To fajny explore by był. Ej, dobra, żeby było śmieszniej, będę grał bez shaderów grając Wardenem. Ale się nie mieszczę w ogóle tutaj. Ej, bez kitu to jest straszne. Idziesz, a tutaj taka ciemność, nie? A czekaj, mam ten atak, nie? Ło, mam soniczny atak. Ciekawe, jak potężny jest. Przynajmniej się nie boję, nie wiem, używać Ender Pearl i tak dalej, ale bez skitu, bez shaderów? To jest tragedia, nie widać nic. Ja bym nigdy Entity nie znalazł, będąc typowo Wardenem. To, że znalazłem Entity w ostatniej chwili, będąc rybą, to jest cud. To jest dosłownie cud. Gdzieś tutaj skończy mi się droga. Nie wiem jeszcze gdzie. Nie wiem, jak daleko jesteśmy od tamtej wyspy, bo zwyczajnie jej nie widzę. Totalna pustka. Teraz to jest Void. Ej, serio, jeszcze... Nie wiem, jak daleko jestem, ale jeszcze...
kawałek, come on! A na shifcie ma tak jakby niuchał, niuch, 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 niuch. Wreszcie jestem prawie przy wyspie. Ej, starczy mi tych bloków? Ja nie wiem czy... Nie będę ryzykował, nie będę ryzykował. Nie ufam swoim umiejętnościom parkurowym, bez kitu. Dobra, czekaj, gdzieś w tą stronę jest End City. A to nie jest tak, że ja będę miał na przykład... W ogóle, gdzie jest moja ręka? Halo, nie mam ręki. W ogóle rękami nie ruszam jak biję, co? Może jak faktycznie zaatakuję, to wtedy będę ruszał. Ale to jest... Biegnę taki wścieknięty. Zostaw suba, widzu. I lajka zostaw, bo cię zjem. Normalnie, no tak. Na słuch. Jestem wardenem. Muszę na słuch znaleźć. Normalnie czuję się jak w jakiejś mapie horror, nie? Gdzie jest End City, do którego ja zmierzałem? Bo ja nie jestem w stanie teraz nic znaleźć w ogóle. Halo, o co chodzi? I tu są wszędzie krawędzie ma... Co jest? Przecież to było zaraz na prawo. W sumie na lewo, no. Dobra, widzowie, nie żeby coś, ale ja chcę dzisiaj... Ja chcę dzisiaj dotrzeć do tego End City, okej? Aha! To jest bardziej w tamtą stronę. Nie, no to masakra, ty, ja bym tego nie znalazł. Dobra, po prostu lecimy tako normalnie wardenem, ale powiem wam, naprawdę, bycie wardenem w Minecraft to jest przerąbana akcja. A, bo to jest tak troszeczkę dalej i tu są przepaście jeszcze. Teraz rozumiecie, dlaczego moimi ulubionymi shaderami są komplementary shaders? Bo nawet będąc wardenem, jestem w stanie widzieć. W ogóle chcę sprawdzić ten soniczny atak, nie? Czy ja będę w stanie Shulkera zdjąć na raz? Nie? Habu! Ej, no come on, serio? Czekaj, a to nie jest tak, że Warden nie ma obrażeń od upadku? Chyba nie ma, nie? Zaraz to sprawdzimy. Uwaga, no kuźwa, nie. Nie, mam. Mam, nie, mam, mam, nie mam. Ej, co to za lag był, ty? To mam w końcu te obrażenia od upadku, czy nie mam? Double kill! Normalnie double kill poleciał. Dobra, ale muszę uważać, bo faktycznie mam obrażenia od upadku. Myślałem, że Warden nie ma obrażeń od upadku. Jakaś animacja, coś? Aha! Ty, na dwa hity mam Endermana. Dobra, polowanie na Endermany. Dzień dobry. Warden, kuźwa, w endzie. Co się dzieje, nie? Idę po ciebie. Drudum, 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 bum! Bum! Twoją drogą, animacja biegu Wardena jest naprawdę creepy, nie? On tak... Idę po ciebie! Dostańmy się do tego statku, co? Bo ja tu się bawię, zaraz się zmienię w inną postać i koniec zabawy będzie. Shulkery mam na hita, ej! Wydaje mi się, że jestem trochę za duży. Chyba tu nie wejdę. Dobra, trzeba to wszystko rozkopać. O nie. Co takie małe te statki robicie, no? Warden se nie może wejść, ej? Aha! I moi drodzy, mamy naszą pierwszą elytrę. Tak jest. I od razu narzucimy na nią unbreaking, tak o. Jestem zadowolony. Dawaj mi coś dobrego. Dobra, diamenty. Tak, tak. Rod 2, unbreaking 3. Tu mam respiration i projectile protection. Jako, że wiem, że będziecie mnie męczyć, zbierzmy głowę smoka. I teraz pora zlutować to End City. Latający Warden. Kto by pomyślał? Bijam jak do siebie, dzień dobry. To nie 1.20, żeby sobie na slot zmieniać, dobra. I teraz... Chodzia! Oj. A, jaki zamknięty Shulker to ma więcej mocy, ta? Nie! O ty kurde. Uciekasz przede mną? Nie wiedzą, co tu się dzieje, halo, jakim cudem Warden wbił do End City. Przecież to się nie powinno dziać, on powinien siedzieć w Ancient City. Symulacja, co by się stało, jakby Warden jednak zdecydował, że on nie będzie mieszkał w Ancient City i uda się do End. To nie jest fizycznie możliwe, nie? Ale okej, okay, dobra, niech będzie, jakby wciągam brzuch i siema. Dobry, witam, dzień dobry, witam. Wchodzę jak do siebie po swoje, tak o. Dobra, diamentowa łopata bierę. Only diamentowe. Tak jest! I mamy naprawdę fajne spodnie. Polowanie na Shulkery nigdy nie było prostsze. Au! Dobra, to trochę bolało. Niestety mój czas bycia Wardenem powoli dobiega końca, ale może jeszcze zdążę zlutować całe to End City. No taki kill-off to ja przyjmę z przyjemnością. Klątwa znikania na hardkorze niewiele mi robi, bo i tak jeżeli zginę, no to po prostu tracę wszystko. Więc jakby możemy spokojnie taki hełmik sobie wziąć. Halo? Czym jestem? Papuszko jestem, o jaka świtaśna! Ćwierćwier. Teraz niestety Shulkery będą mnie atakować, więc będę musiał zachować większą ostrożność, ale przynajmniej zdobyliśmy naprawdę, ale to naprawdę dobry kill-off. To jako, że mam moc papugi, mogę zamienić sobie klatę i po prostu latać! Czy to nie jest piękne? Boże, co mi się ze skrzydłami dzieje? Turbo skrzydła mi się włączyły! To ja może tarczę wezmę jednak, tak? To teraz się tarcza by przydała. What the hell? Dobra, mending, respiration, van breaking i fire pro. Dobra, tego nie biorę, bo to jest
ma klątwę wiązania. Mam nadzieję, że znajdę kolejne NCT troszeczkę szybciej. Tamtąd przyszedłem, bo pamiętam, że statek był odwrócony w tą stronę, więc mam nadzieję, że znajdziemy jakiś kolejny NCT. Mam tylko nadzieję, że uda mi się znaleźć kolejny NCT faktycznie, zanim zmienię się znowu w normalnego moba. W sensie jakby nadzoruję cały czas, patrzę na czas, żeby nie było, że nagle mi się nowy dzień zmieni i będzie: o, siema, nagle jesteś kuźwa, nie wiem, mobem nielatającym i spadasz do wojny. Dobra, jak na złość znajduję teraz malutkie pojedyncze NCT, ale tutaj przynajmniej będą jakieś skrzynki. Przelatuję normalnie. Zabieram, dziękuję. 5000 bloków przebyłem w Endzie i znalazłem jedno NCT ze statkiem. O, czekaj! Drugie NCT ze statkiem. O ile nie zrobiłem kółeczka, ale wydaje mi się, to jest troszeczkę mniejsze. A ty musisz stąd zniknąć. Dużo złota, żelaza, trochę emeraldów, jak najbardziej. Jeszcze więcej złota. Dobra, widzę kolejne NCT, ale chyba tym razem bez statku. Uuu, dużo diamentów. Looting 1. Dobra, wezmę, bo będziecie na mnie później krzyczeć, ale nie lubię tego enchantu. Więcej diamentów biorę. Bardzo fajny kill off. Żelazo i złoto. Najlepsze jest to, że troszeczkę wróciłem na kordy, na których byłem na początku i poleciałem w drugą stronę. I teraz faktycznie znajduję NCT. Co prawda przebycie tej drogi byłoby trudniejsze, bo mamy większe przestrzenie takie otwarte, więc nie mając elytry, będąc zwykłym mobem, raczej nie dałbym rady. Ale będąc papuszką, to inna sprawa. I przed nami trzecia elytra. Prot 4 Unbreaking 3 Mending. Bardzo fajne buty. Bardzo fajne buty. Ile diamentów w ogóle znajduję. Klata z mendingiem, biorę. Sio. Mam jeszcze dosłownie kilka minut na znalezienie jednego NCT. Mam nadzieję, że jakiś w każdym razie w tym czasie znajdę. W takim razie, żebym się nie zagapił, zmienię sobie na elytrę. Nie będę jej tracił w momencie, kiedy jestem papuszką, bo po prostu latam sobie, że tak powiem, mocami papugi. O, a mamy tam kolejny statek. Idealnie. W międzyczasie, jeżeli zmienię się w innego moba, to raczej nie będzie mnie czekała niemiła niespodzianka, że spadnę, czy coś w tym stylu. Czy ja tutaj nie byłem? To jest jednak dobry system, żeby te głowy zabierać, bo przynajmniej wtedy wiesz, że w danym miejscu cię nie był. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie. Sio. No szkurcze. Te kulki wasze. Idź sobie. Dziękuję. Kolejne diamenty, emeraldy, dzień dobry. I mamy 4 elytry. Wydaje mi się, że teraz możemy polecieć w tamtą stronę. Dlatego właśnie założyłem elytrę. Czym jestem? Shulkerem jestem. I właśnie znaleźliśmy kolejny NCT. Dzień dobry. Okej, no to jestem shulkerem w Endzie. Bardziej wpasować się nie mogłem. W sumie jak się tak ustawię, to nie wiadomo, który jest który. Aha. Myślę, że to będzie chyba nasze ostatnie NCT, jako że nie mam zbyt dużo fajerwerek i wolałbym nie utknąć, będąc jakimś jeszcze innym mobem. A co się stanie, jak ja zaatakuję jego? Dobra, wtedy mnie zaatakują. To był zły pomysł. Zrobimy w ten sposób. Wykorzystam jeszcze 4 albo 5 fajerwerek i jeżeli nie uda się znaleźć NCT, to po prostu będziemy próbować znaleźć portal i wydostać się właśnie z Endu. Na szczęście mam Unbreaking na elytrze, więc nie muszę się bać, że nagle mi się zepsuje. Okej, mamy duże NCT, a dosłownie tu przed nami jest portal, który możemy wrócić do domu. Idealnie. Wardenem tutaj byłem w stanie się zmieścić, a shulkerem nie mogę. Więcej diamentów. Respiration 3. To jest najlepszy hełm, jaki znalazłem. Pora wracać do bazy. I wydaje mi się, że będę musiał to zrobić w ten sposób, bo raczej nie zmieszczę się do portalu. Nie, zmieściłem się. Dobra, nie było tematu. To była naprawdę udana wyprawa. Nie wiedząc dlaczego, po wyjściu z Endu mam mniej serduszek albo dostałem po prostu damage, ale wziąłem teraz potkę na życie i jakimś cudem dalej mam te puste serduszka. Jeść też nie mogę. Halo, o co chodzi? Nie wiem. Robię reloga. Czyli jednak mam mniej serduszek, ale w Endzie jakimś cudem miałem ich więcej. Wykorzystamy sobie część tego lutu, by ogarnąć sobie lepszy armor. Zobaczcie w ogóle, ile mamy diamentów. 37. Z hełmem będzie dużo roboty, jeszcze tym bardziej, że chciałbym mieć tutaj Aqua Affinity i niestety tego nie mam, więc możemy spróbować to zdobyć. Tylko nie
niestety nie mam lapisu. W takim razie podka oddychania pod wodą i wbijamy się pod wodę. Mamy ponad 2 staki lapisu i zaraz czeka nas przemiana w moba, bo właśnie wstaje kolejny dzień. Jestem złotym aksolotlem. Złotym, to jest złoty. To jest złoty aksolotl, widzowie. Na mieczu mielibyśmy Sweeping Edge 3 i jeżeli chciałbym zrobić farmę edków, tym samym farmę expa, to jest to bardzo dobry miecz. I oczywiście najgorszy enchant, jaki w ogóle istnieje w Minecrafcie, nie? W takim razie odenchantowujemy ten miecz. Na killoffie będziemy mieli unbreaking, więc możemy spróbować sam unbreaking. Jakby jeszcze silk też był, byłoby super. Aqua Affinity i Prot 1. Dobra, to akurat nam niczym nie pomaga, nie przeszkadza. I z połączenia tych wszystkich hełmów będziemy mieli najlepszy hełm, jaki tylko może być. Bo to, że ma klątwę znikania, jak mówiłem wcześniej, na trybie hardcore i tak, nic nam nie zmienia. Tutaj mamy Respiration 3 oraz Aqua Affinity za 5. Tutaj Unbreaking oraz Mending. I do tego potrzebowalibyśmy tylko hełmu z Prot 4. A połączenie tego wszystkiego jest zdecydowanie za drogie. Włóżmy kilka par nożyc, kolejne wiaderko i ogarnijmy sobie rzeczy na farmę expa. Potrzebujemy 500 sztuk liści i atakują mnie fantomy. To ja może jednak pójdę spać, okej? I jestem szkieletem. Teraz przydałoby się jeszcze trochę więcej fajerwerek. Potrzebujemy 6 trapdoorów, 3 skrzynie, 6 hopperów, 1 minecarta, jednego name taga, którego nazwiemy sobie Mini Edzio. Zdecydowanie więcej enderpereł, ale to później. Nie zapominajmy oczywiście o torach, 6 dywanach. I wierzcie lub nie, ale to wszystko, czego potrzebujemy do budowy farmy endermanów, tym samym farmy expa. Sweeping Edge 3 za 28 leveli. Jestem w stanie to zdobyć nawet bez farmy expa. Wystarczy, że wbijemy się do netheru i pozbieramy trochę kwarcu. Swoją drogą, czy tu jest bastion? Chcecie mi powiedzieć, że miałem dosłownie pod nosem bastion? Przyjdę tu później. Teraz potrzebuję levela. Myślę, że wbicie 28 poziomu kopiąc kwarc nie powinno zająć zbyt wiele czasu. O proszę, mamy tutaj nawet bastion mostowy. I 28 poziom wbity. Przy okazji zdobyłem całkiem sporą ilość kwarcu. W takim razie możemy wracać do naszego portalu i następnie narzucić nasz enchant na diamentowy miecz. Sweeping Edge 3 i oczywiście znowu ten sam enchant. Czemu ten enchant tak się ładuje zawsze tam, gdzie nie trzeba? To jest naprawdę, idź sobie, nikt ci nie chce. A więc każdy element do stworzenia naszej farmy jest przygotowany. W sumie skoro zdobyłem tyle bloków kwarcu, to właśnie one posłużą jako budulec. I chyba właśnie zmieniłem się w nowego moba, jestem Evokerem. Także mam super moce krokodyla. Idziemy tworzyć farmę. Pierwsze co musimy zrobić, to wylać lawę i chwilę poczekać, aż spłynie na sam dół. W międzyczasie przygotuję sobie małego boksa z netheraka, chociaż w sumie jestem Evokerem, więc chyba endermany nie będą mnie biły, nawet jeżeli się na nie popatrzę. Halo? Aha, endermany się mnie boją. To ułatwia sprawę. Endermany nie dadzą się złapać w krokodyle. Przydałby się miecz z lootingiem, ale póki co go nie mam. Nasza lawa dotarła już chyba na sam dół, więc w takim razie wylewamy wodę. Teraz od tego bloku lecimy jeszcze 128 bloków właśnie w stronę Voida, dzięki czemu będziemy z dala od naszej głównej wyspy. W sumie odrobinę się pomyliłem, bo miałem to zrobić na środku czanku, ale sobie tego nie sprawdziłem. Teraz robimy platformę 3x5. Obudowujemy wszystko, by została nam na środku dziura 3x3. Jakieś tymczasowe bloki. I wstawiamy sobie tutaj nasze skrzynie. Następnie do nich podpinamy hopery i na nie dajemy sobie nasze dywany. Teraz budujemy się na 2 bloki w górę. Nad skrzyniami dajemy sobie slaby. I teraz robimy sobie małą ścieżkę. Musimy zrobić sobie platformę 3x12. Następnie wyprowadzamy sobie po 3 bloki i budujemy się jeszcze o 2 wyżej. To samo robimy z drugiej strony. Przedłużamy naszą platformę o jeszcze kolejne 5 bloków i z bloków budowlanych robimy sobie platformę 6x7. Oczywiście zapomniałem zabezpieczyć sobie tam miejsce przed respieniem się endermanów. Nieważne. Równie dobrze możemy to zrobić w ten sposób. Teraz ostatnie co musimy zrobić, to zabudować platformę liśćmi na 5 bloków na zewnątrz. Czy do zewnątrz. Nieważne. Po prostu dodać 5 bloków liści z każdej strony. Platformę mamy gotową. Tymczasowo zabudowujemy sobie tą przestrzeń, a w tym miejscu budujemy sobie schody. Musimy się pozbyć tego endermana i teraz wstawiamy sobie tutaj trapdory. Podnosimy sobie ścianę z liści na jeszcze jeden blok wysokości. Tu na środku dajemy blok budulcowy i po boku liście. I teraz ta najtrudniejsza rzecz, bo musimy zrespić endermita, nazwać go i wrzucić do minecarta. Nie wiadomo
Ile prób... Okej, okay, dobra, nie było tematu. Za drugim razem, tak, dokładnie. Wiedziałem, że tak będzie od samego początku. Zabudowujemy naszego endermita liśćmi i usuwamy ten tor oraz całą ściankę z tej strony. Endermany się już triggerują. No i w zasadzie farma etków jest gotowa. Teraz tylko musimy wypuścić endermany i możemy śmiało użytkować farmę. Tylko i wyłącznie z mieczem Sweeping Edge 3. Teraz nabijanie expa będzie prościzną. Zaleca się ściszyć endermany do co najmniej 1% głośności. A ja właśnie chyba zmieniłem się w nowego moba i jestem creeperem. To skoro farmę mamy gotową, wystarczy teraz tutaj stać, klepać te etki i nabijać sobie level. Przydałoby się ogarnąć tutaj enchant. Dosłownie potrzebowałbym kilku bloków liści i pomieszczenia miałbym gotowe. Kowadło oczywiście bierzemy ze sobą. Potrzebujemy jeszcze jednej pary nożyc. Teraz jeszcze trochę drewna na bookshelfy. Łącznie mamy 37. Do tego stworzymy sobie jeszcze jedno oko kresu i w którymś z shulker boxów, dokładnie tak, mieliśmy ender chesta. Znaczy nie tyle ender chesta, co obsydian na ender chesta. W tym miejscu postawimy sobie kolejnego ender chesta. Tu ewentualnie crafting. Zabudujmy resztę pomieszczenia liśćmi. W tym miejscu wstawiamy enchant i obtaczamy go naszymi półkami z książkami. I skoro mamy dostęp do naszej farmy oraz całkiem sporą ilość rzeczy do połączenia i zenchantowania, to zajmiemy się właśnie tym. Przydałoby się trochę zapolować na wrogie moby, a w zasadzie na creepery, ponieważ mam 9 fajerwerek. Chociaż coś czuję, że bez lootingu 3 może być naprawdę ciężko. Dobra, 17 sztuk gunpowdera na razie nam wystarczy. Zaraz wstaje kolejny dzień, a jako że nie chcę, by fantomy mnie męczyły, odrobinę to sobie przyspieszę. I jestem wilkiem. Uf, uf. Jak śmiesz, biednego piesełka. Zawsze kiedy potrzebujesz jakichkolwiek innych mobów, dostajesz szkielety. Yo! Wow, 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 wow. Dobra, to było niebezpieczne. Brod 4 na hełmie i właśnie tego potrzebuję. Do tego mamy również Respiration 3, chociaż go nie potrzebuję, bo mam go również tutaj. Nasz perfekcyjny hełm jest gotowy. Jedyne czego mu trzeba to nederytu, ale to jeszcze przyjdzie na to czas. Nasze spodnie potrzebowałyby ewentualnie Swift Sneaka, którego moglibyśmy znaleźć z Ancient City, a nasze buty oczywiście potrzebują Depstridera 3 i Feather Falling 4. Feather Falling 4 na książce. Okej. Okej. Biorę, przyjmuję. W takim razie łączymy nasz Prot 4 Depstrider 3 z Feather Fallingiem 4. I teraz wszystko musimy połączyć. Za 15, proszę bardzo. Prot 4 Depstrider 3, Feather Falling 4, Unbreaking 3 i Mending. Idealne buty. Czy trafi się do tego Unbreaking? Uwaga, uwaga i nie, sam Sharpness, ale tak czy inaczej super. Sharpness 4, Unbreaking 3, Sweeping Edge 3. Jak na razie to będzie bardzo dobry miecz, przynajmniej o wiele szybciej będziemy nabijać sobie level. Jestem Pufferfishem. Te endermany nawet nie wiedzą, jak potężny mob będzie je bił. Drżyjcie przed potężnym Pufferfishem. Te miecze możemy sobie połączyć, będziemy mieli wtedy Smite 5, Unbreaking 3, Fire Aspect 2 i Knockback. Wow, 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 do tego tylko Mending. I mamy super miecz, by polować na Wither szkielety. Idealną klatę również mamy gotową. Thornsów nie wrzucam, bo doskonale wiecie, że za bardzo Thornsów nie lubię. Choć akurat w tym przypadku Thornsy mogłyby się przydać. Natomiast nie wiem, czy będę w stanie dorzucić jeszcze jakiekolwiek enchanty na chociażby mój hełm, który już jest dość drogi. Ale jakby trafiły się Thornsy akurat na książce, to czemu by nie? Powiem wam, że chyba ostatni raz nagrywam w te wakacje z zamkniętymi drzwiami. To jest najgorszy pomysł, jaki miałem od dawna. Przy okazji się prawie utopiłem, nieważne. Wydajność 5, Mending, Silk Touch i Unbreaking 3. Idealna łopata, która ląduje w Ender Chestie. I wygląda na to, że ostatniego dnia tego odcinka będę pillagerem. Aha! Przynajmniej nie będę musiał uzupełniać co chwila tlenu. Jak pillager to przydałaby się kusza, ale wolę łuk. Narzućmy Infinity na nasz łuk. Mamy też Punch 2 i Flame. Akurat już miałem taki jeden tutaj przygotowany. I uwaga, uwaga, mamy nasz idealny łuk. Na pewno będziemy musieli jeszcze narzucić sobie na nasze spodnie Swift Sneak oraz Mending, żeby były niezniszczalne. Nasza Elytra również potrzebowałaby Mendingu. Tak samo jak nasz Kill of Fortuna. Dlatego jeszcze trochę będziemy się musieli tutaj pobawić. Nie chcę nic mówić, ale powtórzę to ponownie. Ten enchant
czepia się dosłownie każdego enchantu. Dlaczego tak jest, że zawsze ten enchant akurat, nie tam sharpness jakiś, on break, nie, ten enchant, nieważne co zenchantujesz kuźwa na mieczu, zawsze musi się władować. Na całe szczęście, dodając go do mojego miecza ze smite'em, usuniemy ten enchant. Dzięki temu zyskujemy idealny miecz do polowania na wither szkielety. Nie chciałem narzucać lootingu na mój główny, powiedzmy, że miecz, ponieważ jeżeli bym używał tutaj lootingu, to te skrzynie definitywnie by nie wystarczyły. One już są zapełnione. Na razie z enchantowania to będzie na tyle i myślę, że możemy spokojnie udać się do bazy i zakończyć odcinek, bo dosłownie za niedługo wstaje kolejny dzień. Dzień 25, czyli tym samym kolejny odcinek. Bo pamiętajcie, jak to się liczy. Od dnia 0 do 24 mamy łącznie 25 dni, bo liczymy również dzień 0. Ten pierwszy. Nie wiem, jakim mobem stanę się następnego dnia i tym samym, którym z mobów będzie tym pierwszym, którym otworzymy następny odcinek, ale tego dowiecie się już niebawem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał i będziecie chcieli oczywiście więcej. Postaram się wypuścić nowy materiał, czyli kolejne 25 dni z tego świata, możliwie jak najszybciej, ale dajcie mi troszeczkę czasu, bo mam jeszcze kilka rzeczy na głowie, poza nagrywaniem tylko i wyłącznie tej serii. Dodatkowo jeszcze kilka streamów przydałoby się zrobić. Ale to czy inaczej, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Lajkacze, odsyłam do subskrypcji kanału, lecimy do miliona subów i widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się, pa pa!